Wygląda nieco tajemniczo, ale przede wszystkim nowocześnie. Taka jest bowiem m.in. Krośnieńska hydrofornia będąca jedną z ważniejszych inwestycji projektu na rzecz wprowadzenia w XXI wiek działań związanych z zapewnieniem dostępu mieszkańców gminy do bezpiecznych i efektywnych usług wodno-kanalizacyjnych. Jednym z ojców tego sukcesu jest pan Jerzy Lewandowski. A działalność tę rozpoczął już przed kilkoma dekadami. Pracę jako kierownik działu wodociągów i kanalizacji rozpocząłem w 1973 roku w MPGK. Minęło już 44 lata. Prace, które przyniosła na przykład takie efekty. Ale krośnińska hydrofornia to nie jedyny sukces osiągnięty przy współudziale Jerzego Lewandowskiego. Oczywiście wszystkie urządzenia... Urządzenie do zaopatrzenia w wodę dobrej jakości i odbiór ścieków no, zostały zdecydowanie zmodernizowane po 2009 roku. Pe pewna część tych urządzeń. W 2005, w 2008, a w 2009 zostało to zakończone. Ponad 50 przepompowni ścieków, modernizacja oczyszczalni i skanalizowanie całej prawobrzeżnej aglomeracji gminy, czyli jedna z największych inwestycji w historii Krosna Odrzańskiego. Ale na emeryturze pan Jerzy Lewandowski nie będzie, jak się okazuje, zdalał od wody i natury. Przede wszystkim jestem wędkarzem, będę na pewno miał więcej czasu na wędkowanie. Mam również ogródek działkowy przy ulicy Kościuszki, no który w tej chwili najprawdopodobniej będę miał więcej czasu, żeby na tym ogródku przebywać, uprawiać, nie wiem, zwiedzać okoliczne nasze miejscowości. Nam pozostało życzyć wszystkiego dobrego i do zobaczenia na wspólnym wędkowaniu, na przykład podczas rybobrania.